Dzień dobry wieczór Państwu, w zależności kto, o jakiej porze i gdzie nas słucha lub ogląda. Witamy po raz kolejny w naszym podcaście dwóch panów MC, to Michał Szczurowski oraz... Marcin Sergiusz Przybyłek. Chciałem powiedzieć, że znowu jest niskie ciśnienie, ale nawet nie wiem, czy jest niskie ciśnienie. Czekaj, aż sprawdzę, bo jestem ciekaw, bo ja tak zawsze marudzę, że jest niskie ciśnienie. Dzisiaj jakie jest? No bo Jezu, dzisiaj jest 994 hektopaskali. To rzeczywiście można takie umierać, najwyższe. Tak. Aura świadczy o wszystkim. No, od samego rana szaro. Nie dość, że coś tam pamiętam, wychodziłem, to trochę mszyło, myślałem, że to będzie tylko o tak, o. A tu się, wiesz, nagle okazuje, bo po południu patrzę, a tu regularna śnieżyca, nie? No, szaro jest. Żyjemy w takim, wiesz, w takim miejscu geograficznym, że jest dużo tych szarych Zły dni. Klimat. No. Z drugiej strony oglądam ostatnio taki fajny serial przyrodniczy, prowadzony zresztą przez Willa Smitha, tego, który spoliczkował Tak. pana Rocka podczas rozdania Oscarów. I film produkowany przez pana Aronofskiego, i to ten serial jest naprawdę niezły, jak na serial przyrodniczy, to naprawdę niezły, pokazujący ciekawe rzeczy i pokazujący różne zależności takie nieoczywiste. Na przykład to, że dawno temu, kiedy formowała się Ziemia i była uderzona przez inną planetę, która była mniej więcej wielkości Ziemi, i w ten sposób powstał Księżyc, to powstały dwa fenomeny. Po pierwsze, powstał Księżyc, czyli ciało niebieskie, które ustabilizowało obrót naszej planety wokół swojej osi. Ten obrót stał się bardzo stabilny dzięki temu, że ten Księżyc cały czas ciągnie tę planetę w jednej płaszczyźnie. Po drugie, przekrzywiła się oś obrotu naszej planety. Co to dało? To dało bardzo fajną rzecz, mianowicie taką, że gdyby nie to, to bardzo duże połacie naszego globu byłyby skute lodem. Te połacie, które byłyby najbardziej, najmniej oświetlone, najsłabiej oświetlone, czyli biegun północny, biegun południowy, byłyby skute lodem. To nasza planeta byłaby dużo chłodniejsza. Natomiast to przekrzywienie spowodowało, że raz jest ogrzewana górna część planety, raz jest ogrzewana dolna część planety. W związku z tym wywołało to, że nie ma tych stałych czap lodowych. To po pierwsze. A po drugie, ponieważ cały czas się zmienia ten obszar ciepła, to migrują zwierzęta. A ponieważ migrują zwierzęta, to te zwierzęta, na przykład nietoperze gdzieś tam w obrębie Afryki, rozsiewają na bardzo dużym obszarze tego kontynentu nasiona pewnego gatunku drzew. Więc wiesz, takie fajne połączenia. Nie mów tutaj o nietoperzach. Mamy już dość nietoperzy na 13 kilka lat. Dlaczego? Dlaczego? Co się stało? No słynny nietoperz z Wuhan, nie? A, no tak, no tak. No, wiesz, to są te ssaki dużo ciekawych rzeczy robią. No dobrze, ale przechodzimy do tematu, tak? Dzisiaj nie będziemy o nietoperzach mówić, tylko o potrzebie adekwatności do grupy, tak? Wobec grupy, tak? Potrzeba afiliacji. No właśnie, i tak się zastanawiałem, czy jest o czym mówić, czy nie, Michał. Jest o czym mówić? No zasadniczo z natury człowiek jest istotą stadną, więc tak czy siak... Nawet nieświadomie dążymy do tego, żeby przynależeć do jakiejś grupy. No właśnie, człowiek jest istotą stadną, chociaż mamy już czasy cywilizowane i stad niby jako takich nie posiadamy, prawda? Można powiedzieć, że i tak, i nie, bo patrz, na przykład stadem może być twój blok, stadem może być twoje miasto, stadem może być twoje państwo, stadem może być twój kontynent, i tak, i tak dalej. No właśnie. Jeszcze nie doszliśmy do tego etapu rozwoju, gdzie uważamy się za stado jako jedna planeta, tak? A przydałoby się, prawda? Nawet w biurze, kiedy ludzie pracują, to jest ich stado. Dokładnie. Ja teraz jak tak mówisz, to przypomniał mi się taki bardzo prosty i bardzo wiele mówiący eksperyment z zakresu psychologii społecznej, który polegał na tym, że grupie, która nie wiedziała jeszcze, co tę grupę czeka, rozdano losowo kartki białe, kartki zielone i kartki niebieskie. No i po połowie mniej więcej, zupełnie przypadkowo. Eksperymentatorzy tak to przeprowadzili, żeby było widać, że całkowity przypadek sprawia, że dana osoba dostaje kartkę niebieską, a ta osoba dostaje kartkę zieloną. Za chwilę pojawiła się kolejna osoba, która z eksperymentatorów, która tym osobom, które posiadały kartki niebieskie, wręczyła też długopisy niebieskie. A tym osobom, które posiadały kartki zielone, wręczyła długopisy zielone. No i
Celem tego eksperymentu było sprawdzenie, czy ci ludzie w wyniku podziału, w cudzysłowie ujętego, czyli takiego, takiej sytuacji, gdzie jedni mają karteczki i długopisy zielone, a drudzy karteczki... czy to coś zrobi? Specjalnie ci eksperymentatorzy sprawiali takie wrażenie, jakby za chwilę miało powstać, znaczy paść jakieś zadanie, polecenie, a że teraz grupa zielona zrobi to, grupa niebieska zrobi tamto, ale oni specjalnie zwlekali i obserwowali, co ci ludzie zrobią. No i ci ludzie zrobili, wiesz, zrobili to właśnie, co ty mówisz, czyli został dokonany w sposób zupełnie spontaniczny podział na plemię zielone i na plemię niebieskie jakby zaobserwowano kilka charakterystycznych zachowań w tych plemionach. Pojawiły się pierwsze rysunki na skałach, tak? Coraz, to oczywiście żart, ale tak już na poważnie. Po pierwsze, grupa zielona zaczęła uważać, że jest lepsza od grupy niebieskiej. I odwrotnie, grupa niebieska uważa, że jest lepsza od grupy zielonej. Po drugie, w każdej z tych grup uważano, że my zieleni składamy się z indywidualności. U nas są ludzie różni, ten się interesuje motoryzacją, ten się interesuje spadochroniarstwem, ten się interesuje fizyką, tamten się interesuje psychologią, prawda? Mhm. Natomiast druga grupa, to jest monolit. Wszyscy są podobni do siebie. I pojawiły się również zachowania lekko takie wrogie w stosunku do drugiej grupy. I jest to wstrząsające, że na oczach tych ludzi został dokonany podział. Widać było ewidentnie, że podział jest przeprowadzony w sposób całkowicie przypadkowy, losowy. Mimo wszystko z tego właśnie stada, które było na początku w tym pomieszczeniu, powstały dwa stada i raptem okazało się, że my jesteśmy lepsi od tamtych, my jesteśmy zróżnicowani, tamci są monolityczni. Czyli tak. Zaczął się kolejny podział komórek, tak? Kolejny podział komórek, tak. I na tej zasadzie ludzie, znaczy ten eksperyment i wiele innych i wiele obserwacji dokonanych przez psychologów społecznych, ale również przez menadżerów, tych guru od managementu, pokazuje, że ludzie mają naturalną tendencję do dzielenia się i to nie jest dobre. To znaczy, to jest dobre dla dyktatorów różnego typu, prawda? Dziel i rządź. Bo właśnie najłatwiej jest ludzi skłócić, a później zarządzać tym konfliktem. Patrz, natomiast Polska. Na przykład Polska zarządzana poprzez konflikt przez pana prezesa od prawie 8 lat. I to ten eksperyment, w cudzysłowie ujęty, wyszedł doskonale, czyli fatalnie. Czyli Polacy rzeczywiście dali się podzielić i podzielili się na dwa plemiona. Wiesz co? Ja swego czasu obserwowałem, co się dzieje w Stanach, znaczy cały czas obserwujemy, ty też obserwujesz, co się dzieje w Stanach, bo to jest taki chyba największy tygiel i eksperyment społeczny w dziejach ludzkości. I jak tam doszło do podziału, do tego, że ludzie przestali siebie nawzajem słuchać, to się wydawało, że to jest ewenement i że to się nigdzie nie ma prawa powtórzyć, a to się powtórzyło i to się u nas powtórzyło. No więc jest taki gość, nazywa Johnson, cholera, zapomniałem jego nazwiska. On napisał taką fajną książkę, Zarządzanie w 5 minut. Rzeczywiście tę książkę można bardzo szybko przeczytać, bo ona jest cieniutka. I on pisze, że naturalną cechą człowieka nie jest to, żeby pracować wspólnie, żeby pracować dla dobra wspólnego, ale rzeczywiście człowiek ma tę potrzebę, żeby pracować dla siebie i na swoje konto. I on ostrzega przed takimi trzema zjawiskami pomiędzy działami. Mówi, że w każdej firmie, w której dochodzi do podziału na działy, a musi dojść w pewnym momencie przy pewnym poziomie skomplikowania, dochodzi do trzech zjawisk. Pierwsze zjawisko to jest zjawisko izolacji, czyli jeden dział, który współpracuje z drugim działem, przestaje rozumieć, na czym polega specyfika pracy tego drugiego działu. W związku z tym, na przykład załóżmy, że jeden dział potrzebuje spływu dokumentów do godziny 12, bo coś tam, to jest istotne, to nie jest widzimisię tego działu, tylko to jest rzeczywiście wywołane pewnym łańcuchem zależności, które następują potem. Ale ten dział, który ma dostarczać te dokumenty do 12, przestaje rozumieć dlaczego, bo po prostu zapomina, prawda? I w pewnym momencie dochodzi do
alienacji, to jest drugie zjawisko, czyli my i oni, bo oni są takimi idiotami i potrzebują te dokumenty na 12. Dlaczego? Dlaczego oni są tacy dziwni? Oni, prawda? Dlaczego oni nam przeszkadzają? Przecież my mamy swoją robotę, a oni ciągle chcą tych dokumentów do 12, prawda? I jeszcze monity ślą, i jeszcze się denerwują, prawda? To idioci są. Czyli to o tym chodzi. Tak, o co w tym chodzi? Czyli zjawisko izolacji, zjawisko alienacji, a na końcu jest zjawisko rywalizacji. Czyli tak jak ty powiedziałeś, w tym zjawisku dziel i rządź, to zjawisko rywalizacji jest najgorsze, dlatego że jeden dział przestaje już myśleć kategoriami całej firmy, żeby działać na korzyść całej firmy, tylko myśli o tym, żeby działać na korzyść swoją. No dokładnie, bo my jesteśmy najważniejsi. Tak, bo jesteśmy my i są oni, prawda? Bo bez nas się firma zawali, tak? Tak, już nie ma całej firmy. Jesteśmy my i są oni. I taki ciekawy przykład, który jest podany w tej książce tego pana, cholera, no, sobie może przypomnę nazwisko, może nie. Jest taki, że są dwie zmiany pracujące przy jednej maszynie, dużej maszynie jakiejś, nie wiem, drukarskiej, tak? I ten dział ze zmiany dziennej zauważa pewną usterkę w tej maszynie. No i jak jest zauważona usterka, to powinno się jak najszybciej wezwać technika, który naprawi tę usterkę i spowoduje, że maszyna będzie działać dalej dobrze. Ale jeśli my wezwiemy tego pana technika gdzieś z serwisu, on będzie musiał przyjechać, będzie musieli zatrzymać tę maszynę na godzinę, on przyjedzie, wyjmie narzędzia, będzie naprawiał, to będzie druga godzina, to my będziemy mieli przestój i my nie dostaniemy premii, ponieważ nie wyrobimy normy. W związku z tym, co my robimy, cicho, nie wzywamy technika, nie nasza sprawa, my chcemy dostać premię, zbliżają się święta, każdy chce mieć dodatkowy zastrzyk gotówki, dokładnie, prezenty, więc pracujemy jak gdyby nigdy nic, prawda? Tak. Bo my chcemy dostać premię. Kończy się nasza zmiana, przychodzi kolejna zmiana, nie informujemy ich o tym, że jest usterka, bo przecież byłoby na nas, tak? Tamci ludzie zaczynają pracować, no i szybko się orientują, że jest usterka, ale ponieważ maszyna działała z tą usterką, to ta usterka, która już jest w tym drugim dziale, jest o wiele poważniejsza, bo ta maszyna na zasadzie domina zepsuła sobie kolejny podzespół. Tak. No i wezwany jest technik, czy tym razem już grupa techników, rozbiera tę maszynę, no i straty są duże. Maszyna stoi nie przez dwie godziny, ale przez całą zmianę albo przez dwie zmiany, prawda? Tak. W ten sposób obrywa cała firma, prawda? Pierwszy dział dostanie swoją premię, drugi dział absolutnie nie, ale stratna jest cała firma. I to jest brak umiejętności myślenia kategoriami całej firmy i skupienie się na myśleniu tylko o nas, o tym naszym stadzie, prawda? Powiem ci, że przypomina mi się swego czasu taka przemowa, którą jeden z naszych prezesów, pamiętam, wygłosił, że wy to przede wszystkim powinniście myśleć o tym, że wy tutaj przychodzicie pracować i że to, że na przykład coś wymyślicie, to będzie dla dobra wszystkiego, że dzięki wam będzie można dalej tutaj pracować i produkować, tak? Nie myślcie kategoriami, że to wam się coś należy, tak? A no właśnie, no to tak, no ciekawe. Ja pamiętam taki przykład właśnie też podawany w którymś z podręczników tych menadżerskich, że był sobie pewien pan, właśnie znowu wielka maszyna, tym razem jakaś wielka drukarnia chyba, technik właśnie, wezwany do tej maszyny, żeby zrobić jakiś taki przegląd czy coś i on, proszę ciebie, upuścił śrubokręt. I ten śrubokręt mu wpadł do turbiny. No i ten pan zaczął się zastanawiać właśnie kategoriami tym razem własnego interesu i interesu całej firmy, tak? On już nie był w stadzie, był w dziale, tak? Tylko to był już pojedynczy człowiek. I zaczął kombinować i pomyślał sobie tak, mógłbym nie zgłosić tego, że upuściłem ten śrubokręt i wtedy, kiedy maszyna ruszy, to turbina zostanie uszkodzona i firma będzie stratna na jakieś tam, powiedzmy sobie, nie wiem, no 100 tysięcy dolarów, tak, wymiana tej turbiny i tak dalej, to tyle będzie mnie, ale ja będę bezpieczny, dlatego że się nikt nie dowie o tym, że to ja zrobiłem. Jeśli zgłoszę, że upuściłem ten śrubokręt, to wezwiemy specjalistyczny serwis, który rozbierze tę turbinę, maszyna będzie stała, straty będą powiedzmy na 10 tysięcy dolarów.
No i ja będę w niebezpieczeństwie, dlatego że wszyscy będą widzieli, że maszyna stoi przeze mnie, prawda? Co tu robić? Czy postawić na siebie i narazić firmę na straty 100 tysięcy dolarów, czy postawić na firmę i narazić siebie na reprymendę i tak dalej. Tym bardziej, że prędzej czy później to na pewno wyjdzie, bo jak przychodzi serwis ten taki, wiesz, odgórny, że tak powiem, do maszyny, no to muszą jakoś podać przyczynę usterki, tak? Więc... No tak, ale tam była no, taka... W końcu tam, znajdą. Wiesz co, tam była taka sprawa, że zdaje się, o ile dobrze pamiętam ten przypadek, to że ta turbina była na tyle potężna, że ona by zmęła ten śrubokręt. Nie byłoby śladów. Wiesz, zbrodnia doskonała. Ten śrubokręt by został rozbity na pył, prawdopodobnie by się nikt nie zorientował. No, ten pracownik według tej opowieści przyznał się. Poszedł tam do odpowiedniego szefa, powiedział: słuchaj stary, upuściłem śrubokręt, mea culpa. No i scenariusz był taki, że przyjechał ten super hiper serwis, rozebrał tę maszynę, wydobył śrubokręt. Firma straciła 10 tysięcy. Dolarów. No i pytanie, jakie zawsze ja kieruję do menadżerów, jak podaję ten przykład na szkoleniach, brzmi tak. Co zrobił szef tego człowieka? No ja bym go osobiście nagrodził za to, że się przyznał. Tak, tak. No i to jest dobra odpowiedź. Szef tego człowieka postąpił tak samo. On publicznie, on nagłośnił tę sprawę i nagrodził tego człowieka. I powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego? Ale wiesz co, to takie rodzi trochę konflikt, ponieważ jeżeli się pokaże, że się nagradza człowieka za błędy, to inni będą robić te same błędy i będą przychodzili się przyznawać, żeby też zostać nagrodzony. Zawsze istnieje, tak? Zawsze istnieje takie ryzyko takiego hiperwspaniactwa. Taki exploit, tak? Tak, ale ja myślę, że jakby stres związany z tego typu sprawą jest tak potężny, że jednak chyba żaden człowiek o zdrowych zmysłach nie powtórzyłby wyczynu tego technika z tym śrubokrętem, bo to by było szaleństwo już po prostu. Chodziło o to, że ten szef zdawał sobie sprawę, że błędy się zdarzają i zamiatanie ich pod dywan, nieinformowanie szefostwa tylko powoduje kłopoty, czasami duże kłopoty, prawda? On pokazał, że błąd się zdarza, jak się go zgłosi, to czyli myśli się kategoriami całej firmy, a nie swojego partykularnego interesu, to, że to jest korzystne dla firmy, prawda? No dobrze, ale wróćmy do naszej przynależności do stada. Czyli tutaj ten technik akurat uznał, że należy do stada, do wielkiego stada, do wielkiej firmy, myślał kategoriami tego wielkiego stada, tak? Tak. Dobrze, to wracając do tej przynależności, ja to sobie tak wynotowałem, przynależności do stada. Wynotowałem sobie takie trzy główne jakby funkcje psychiki wymieniane przez badaczy i one są dosyć banalne, dosyć trywialne. Pierwsza funkcja to jest utrzymanie swojego posiadacza przy życiu, czyli ochrona przed samobójstwem. Tak? No to jest pierwsza podstawowa, no można by się śmiać, prawda, po co to jest, ale tak naprawdę to jest bardzo ważna cecha psychiki, bo my, Michał, mamy psychiki na lekkim haju cały czas. Człowiek normalny, tak zwany, nie chory na nic, nie cierpiący na żadną chorobę psychiczną, on nie ma psychiki w stanie takim zwykłym, że się tak wyrażę, tylko to jest zawsze lekki haj, lekko różowe okulary. Aha, widzimy zawsze wszystko w trochę lepszych barwach niż są. Tak? Trochę lepszych barwach niż są. Tak naprawdę realistycznie patrzą na świat osoby z depresją. Aha. Tylko zwróć uwagę, że osoba z depresją nie ma tej cechy, która jest potrzebna dla gatunku, czyli nie rokuje, że ona przetrwa i przekaże swoje geny dalej, prawda? Bo taka osoba jest narażona na samobójstwo, na to, że jej nie będzie zależało, na to, że ona się położy w cieniu baobabów i zostanie pożarta przez lwy, tygrysy i inne dzikie strusie, więc nie jest to cecha sprzyjająca przetrwaniu gatunku. Realistyczne patrzenie na świat. Realistyczne patrzenie na świat to jest też dostrzeżenie roli przypadku. Bo my, tutaj używam tego kwantyfikatora właśnie dużego, my, ale no, ci ludzie, którzy nie cierpią na choroby psychiczne, na depresję, która też jest chorobą psychiczną, zwróć uwagę, mniemamy, że ominą nas nieszczęścia. Że ominą nas przypadki, że choroby zdarzają się, te ciężkie, nieuleczalne, ale innym. Że nie ważne, co się stanie, my sobie zawsze poradzimy.
Tak, że w nasz dom nie strzeli piorun. Pioruny strzelają w domy, ale nie w nasz, tak? Że my nie dostaniemy raka, że nas nie trafi nieszczęście w postaci wojny, tak? Dopiero co się wojna wydarzyła, trwa ponad rok na Ukrainie, prawda? Że nam nie przytrafią się wypadki samochodowe, komunikacyjne i tak dalej, i tak dalej. Cały czas myślimy w tych kategoriach. To są różowe okulary, bo tak naprawdę rachunek prawdopodobieństwa nie ma żadnej osobowości, nie ma żadnego algorytmu, który każe mu omijać nas. Jesteśmy tak samo narażeni na przypadkowe uderzenia losu, jak wszyscy inni ludzie. Mimo wszystko mamy wrażenie, że nas to ominie. To są różowe okulary. To jest ten optymizm taki, który pozwala przetrwać. I on nie jest realistyczny. Tak naprawdę nie patrzymy realistycznie na życie, ale to nierealistyczne spojrzenie na życie pozwala nam przetrwać. Czyli pierwsza cecha naszej psychiki kochanej to jest ochrona przed samobójstwem, czyli oszukiwanie samego siebie, samej siebie, że wszystko będzie dobrze, tak? Sobie powtarzamy, wszystko będzie, guzik będzie dobrze, umrzemy przecież, tak? Wcześniej czy później. Dlatego nie powinno się brać życia zbyt poważnie, bo się i tak z niego żywym nie wyjdzie. Tak? No właśnie. Ostatnio w Astrofazie mówiliśmy o tym z Piotrkiem Koskiem i z Leszkiem Błaszkiewiczem o tym, że jak wygląda rzeczywistość. Mi przyszło do głowy, że ponieważ ta rzeczywistość prawdopodobnie ma przestrzeń i czas tylko w wymiarze logicznym, a nie w wymiarze rzeczywistym, to mi przyszło do głowy, że jak umrzemy, to ta nasza psychika nie rozproszy się, bo nie ma gdzie się rozproszyć, bo tam nie ma przestrzeni. Więc może nas już coś czeka po tej śmierci. Ale generalnie właśnie to, co pociesza w niektórych ludzi, że coś po śmierci jeszcze jest, no to przez ludzi z tym takim pesymistyczno-realistycznym podejściem do życia i to już ich nie pocieszy, prawda? Dobra, druga cecha psychiki, taka bardzo ważna, oprócz utrzymywania nas przy życiu, to jest podtrzymywanie względnie wysokiej samooceny. Co się wiąże z pierwszą cechą, prawda? Czyli jeśli byśmy wpadli w tak zwane samopotępienie, to się wiąże właśnie ze stanem depresyjnym i to nie jest zdrowe. Żeby człowiek miał ochotę w ogóle wstać codziennie rano, robić coś, pracować, odżywiać się, umyć się, ogolić się, no to powinien mieć kogo żywić, kogo, dla kogo pracować i tak dalej. Z reguły żywi siebie i pracuje dla siebie w dużej mierze, więc ta samoocena powinna być w miarę wysoko postawiona. No i trzecia ta potrzeba psychiki, bardzo dziwna, czyli adekwatność wobec grupy albo potrzeba przynależności do grupy. Bardzo dziwna rzecz. Tak jak powiedziałeś, człowiek jest istotą stadną. Tak. Znaczy wiesz co, no teoretycznie bo ta potrzeba afiliacji bo jest jedną z tych potrzeb, o których już mówiliśmy wcześniej przy okazji pierwszego naszego odcinka. Wyróżniona przez pana McClellanda. I właśnie on wyróżnił właśnie te trzy takie najważniejsze potrzeby. To jest właśnie potrzeba osiągnięć, potrzeba afiliacji, czyli przynależności i potrzeba władzy, siły, potęgi. Tak. Te trzecią to sobie może kiedyś rozpracujemy, chociaż jej w ogóle nie rozumiem. Mam czasami wrażenie, że jak człowiek ma kłopoty z zarządzaniem sobą, czyli tak zwaną enkrateją. Enkrateja to jest takie fajne określenie greckie mówiące o zarządzaniu sobą, tak? Tak. Że to jest jakby ty zarządzasz sobą, jesteś królem we własnym wewnętrznym królestwie i zarządzasz swoim czasem, swoją energią, swoimi decyzjami i tak dalej. To jest bardzo ładne takie określenie. Na polski jest przetłumaczone brzydko, bo jest przetłumaczone jako wstrzemięźliwość. To jest bardzo mocno ograniczenie i zawężenie spektrum znaczeniowego tego słowa. Enkrateja, czyli wewnętrzne takie panowanie nad sobą jako królem. Jesteśmy królem tego wewnętrznego królestwa, jest fajniejsze. No więc rozbierzmy troszeczkę te potrzeby przynależności do grupy, bo tak jak powiedziałeś, człowiek jest stworzeniem stadnym. Kiedyś człowiek tworzył stada, prawda? Czyli bo to zapewniało przede wszystkim bezpieczeństwo. Tak.
chodziło o przetrwanie. Czyli jeśli dopóki byłem w stadzie, miałem dużo większe szanse na przetrwanie, niż kiedy się od stada odłączyłem albo zostałem wyrzucony. Dlatego kiedyś właśnie największą karą to było właśnie wygnanie, gdzie wygnanie. Skazywało się człowieka na, że powiem, samostanowienie. Na samostanowienie. To przeżycie w samotności było cholernie ciężkie. Nie było tych ludzi, którzy by czuwali w nocy, kiedy ja śpię, prawda? Są albo inaczej, też... nie było na przykład właśnie chociażby wodza, który by ci wziął pokaz, masz iść na przykład polować, masz iść zbierać jagody, masz iść zbierać grzyby, masz iść łowić, masz iść zbierać drewno, tak? No właśnie, tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy aspekt taki, bo według teorii dezintegracji pozytywnej, na którą jak zauważyłeś się często tutaj powołujemy. Już chyba to jest tak, taka nasza korba, nie? Idea fix. Większość członków społeczeństwa, czyli również tych stad pierwotnych, jest na tak zwanym drugim poziomie rozwoju osobowości, bardzo nisko, tych poziomów jest 5. I ten drugi poziom to jest poziom konfliktów wewnętrznych, słabiutkich, takich typu ambiwalencja, ambitendencja. Czyli myślę sobie, że zjadłbym loda cytrynowego albo truskawkowego i nie wiem, który jest lepszy. Niech ktoś nie podejmie tą decyzję. Tak? Otóż właśnie. Czyli chciałbym pójść w lewo, ale też chciałbym pójść w prawo i nie wiem, co jest lepsze. I ktoś ma mi pokazać, prawda? Ktoś ma mi powiedzieć, dokąd ja mam iść. I tutaj jest potrzeba tego przywódcy, tego wodza, o którym mówisz i tak dalej. Czyli to stado jest, czyli by z tego wynikało, Michał, że człowiek wykluczony ze stada poradzi sobie tylko wtedy, kiedy jest wyżej niż na drugim poziomie rozwoju osobowości. Takich osób jest już mniej. Na trzecim, na czwartym to już jest naprawdę stosunkowo mało. Jest opisane takie plemię gdzieś w Afryce. Oczywiście już nie pamiętam, gdzie o nim czytałem i ani jak się nazywa. To plemię zostało udokumentowane, bo miało bardzo ciekawą cechę, taką, że nie miało w swoim słowniku pojęcia ja. Czyli nie używali w ogóle członkowie tego plemienia tego słowa ja, ten rzeczownik nie istniał. Więc to pokazuje, jak cholernie ważne było stado dla członków tego plemienia. Człowiek wykluczony z tego plemienia, ukarany wykluczeniem, wyrzuceniem, nie potrafił sobie poradzić nawet na poziomie werbalnym. Bo... Czyli co, uważasz, że oni byli na poziomie jaźni takiej zbiorowej, takiego czegoś... hive minda? No, tak. Na poziomie takiego umysłu rój. Jestem członkiem roju, prawda? Tak. Nawet gdzieś w tych źródłach, do których teraz nieudolnie sięgam pamięcią, był przykład podany, w jaki sposób oni mówili, że ktoś się ubiera, prawda? No bo przecież ja wkładam spodnie, prawda? Tak. Ja wkładam koszulę. Tymczasem tam nie było to w ten sposób ujmowane w tym języku tego plemienia, tylko było używane jakieś określenie, że to jest wkładane. Jakoś w ten sposób, wiesz? Ja już tylko nie pamiętam. No, ale to pokazuje, że istota ludzka może funkcjonować bez ja. Natomiast to stado jest niezbędne. Tak. No i teraz mamy... I teraz mamy czasy niby współczesne, niby cywilizowane, niby nie zależymy już tak bardzo od tego stada, chociaż tak naprawdę, przecież ja ci podam taką anegdotę. Mam takiego przyjaciela, który jest człowiekiem korporacji, jest człowiekiem wybitnie inteligentnym, wybitnie zdolnym, wybitnie charyzmatycznym. Rzeczywiście to jest taki facet, przy którym masz takie wrażenie, że jesteś oświetlany jego blaskiem. Wiesz, ma tę charyzmę taką i inteligencję i tak dalej. I kiedyś podszedł do niego na jakimś przyjątku korporacyjnym jakiś starszy, dużo starszy kolega. I mówi do niego, no nie będę zdradzał imienia tego mojego przyjaciela, więc powiem, że to był Staś, tak? Podszedł do niego znajomy, taki już stary, doświadczony pan dyrektor i mówi tak, Staś, posłuchaj mnie. Ty jesteś inteligentny, ty jesteś charyzmatyczny, ty jesteś przystojny, masz dużą wiedzę, masz duże doświadczenie, masz wdzięk, masz wszystkie cechy na doskonałego lidera, na... dyrektora, na prezesa i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko nie ma znaczenia. I tutaj zrobił dramatyczną pauzę. Wtedy mój znajomy Staś zapytał, to co w takim razie ma znaczenie. A na to ten pan dyrektor, naddyrektor odpowiedział, znaczenie ma tylko jedna rzecz, Staś. To, ilu ludzi znasz. O. I to było mocne stwierdzenie, bo ono pokazało temu Stasiowi,
że jednostka właśnie poza stadem, która nie docenia nie przetrwa tej sieci zależności, czyli tego stada rozproszonego, można powiedzieć tego stada diasporycznego, nie przetrwa, bo okaże się, że na dane stanowisko zostanie powołany nie Staś, ale Krzyś, który ma wielu znajomych, którzy lubią Krzysia, a Stasia nie lubią. I tak dalej, i tak dalej. I ma wujka w zarządzie, tak. Właśnie, tutaj, no właśnie, tutaj się przypomina ojciec chrzestny i tak. Cała w zasadzie twórczość Maria Puza, który pokazywał to samo, że najważniejsza jest sieć zależności międzyludzkich, prawda, że ona jest tym, na czym można polegać. A o czym innym on mówi, jak nie o stadzie. Tylko, że rozproszonym, prawda? Że tutaj mam znajomego, który jest specjalistą od usług pogrzebowych, tak? Czyli Bonasera, z tego co pamiętam, na samym początku książki i filmu. Tutaj mam znajomego, który jest specem od, nie wiem, czegoś innego, tutaj od czegoś innego i raptem ta sieć zależy, tutaj w aktorstwie mam kuzyna, który siedzi tutaj w związkach zawodowych i raptem się okazuje, że to diasporyczne stado pozwala mi przetrwać. Jeśli je zaniedbam, to i ja zczeznę, prawda? No, czy wiesz, no tutaj to obrazuje bardzo dobrze takie słynne polskie przysłowie. I Herkules dupa. Gdy gawiedzi kupa, czyli tak. Nec Herkules contra plures z łaciny. No więc okazuje się, Michał, ja to widzę, ja to obserwuję, nawet w dziedzinie pisarskiej, w ogóle w dziedzinach twórczości. Wydawałoby się, że stado jest nieważne. A tutaj się okazuje, że na przykład, no nie wymawiając, jeśli chcesz koniecznie zdobyć jakąś nagrodę literacką, tak, wkraczam tutaj troszeczkę na niebezpieczny teren, ale spróbuję to ująć tak delikatnie, jak tylko mogę. To jeśli nie jesteś znany potencjalnemu jury, czy komisji jakiejś tam, jeśli nie wypijesz z nim dostatecznie dużej ilości piwa czy wódki, generalnie jeśli nie jesteś znany, to jakie to masz szanse, że oni przeczytają twoją książkę? To nawet nie chodzi o jakąś szczególną złośliwość czy lekceważenie wobec ciebie, ale chodzi o to, że jest tyle propozycji na to, żeby dana powieść w tym roku zyskała statuetkę taką czy owaką, że ci biedni ludzie, tutaj mam na myśli tych, od których to wszystko zależy, muszą wybrać sobie, czy przeczytają powieść A, czy przeczytają powieść B. Tak. A jeśli są znajomymi właśnie tego Stasia czy tego Krzysia, to oni wybiorą najpierw jego książkę do przeczytania. A twoją, nawet jeśli jesteś jak ten Staś, sympatyczny, charyzmatyczny, inteligentny i tak dalej, ale ciebie nie znają, to ty, Stasiu, jesteś na przegranej pozycji, prawda? No dobrze, czyli udowodniliśmy sobie, Michał, że chociaż czasy się zmieniły, to stado pozostało, tylko ono się przestało ograniczać do danej przestrzeni. Znaczy bywa stado w danej przestrzeni, prawda? Ale bywa też to stado rozproszone. A teraz przejdźmy może do pewnych eksperymentów właśnie z psychologii społecznej, które pokazują wpływ stada, wpływ grupy. I wpływ grupy, którą znamy, i wpływ grupy, której nie znamy. W zasadzie nawet właśnie są bardziej wstrząsające te eksperymenty z grupą, której nie znamy. Ja nie wiem, czy opowiadałem o eksperymencie Asha. Najwyżej się powtórzę. Chyba nie było jeszcze tego. Nie? No dobrze. To ja tutaj pokażę. Mam tutaj pod ręką książkę Psychologia i życie pana Filipa Zimbardo. O, tak wygląda. Psychologia i życie. Boże, jakie to jest to mistrze. O, to jest to mistrze, tak. I tutaj przyjrzyjcie się, drodzy widzowie, tym dwóm tutaj, tym karteczkom, takim kwadracikom. Widzimy tutaj na jednej karteczce kreskę pionową, a na drugiej obok niej widzimy trzy kreseczki. I powiedz mi, Michał, która z tych trzech kreseczek jest tej samej wysokości, co ta pojedyncza? Z tych trzech? No to zdecydowanie ta pośrodku. Ta pośrodku, tak. I to jest prawidłowa odpowiedź na to bardzo proste pytanie. Tymczasem w eksperymencie Asha wyglądało to tak, że jedna osoba z grupy badanej była de facto osobą badaną, a cała reszta była w zmowie z eksperymentatorem. Aha. Chyba wiem, do czego to dąży. Tak, i ta osoba, która była badana, była zawsze na końcu.
I eksperymentator oszukiwał, oczywiście, tak jak bardzo często w eksperymentach z psychologii społecznej, mówił tak, że to badanie, które teraz przeprowadzimy, ma na celu zbadanie percepcji wzrokowej. Zasada jest taka, że nie komunikujemy się między sobą, odpowiadamy tylko na moje pytania. Teraz zbliżam się do pierwszej pani, czy pierwszego pana, oczywiście nie osoby eksperymentowanej, bo ona była na samym końcu, i zadaję pytanie, która z tych trzech kreseczek jest tej samej długości, co ta pojedyncza kreseczka. I osoba będąca w zmowie oczywiście nie odpowiadała tak jak ty, że ta środkowa, tylko wskazywała na jedną z tych bocznych. Mówiła ta kreseczka, prawda? I ta osoba badana, ona się dziwiła. O co chodzi, prawda? To jakiś debil, jakiś gość, który ma zły wzrok i tak dalej. Eksperymentator mówił dziękuję, przechodził do następnej osoby, zadawał to samo pytanie i padała ta sama odpowiedź. Czyli znowu błędna, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To szło, te pytania i odpowiedzi szły. No i notują ci eksperymentatorzy, że te osoby, które były poddane badaniu, to jest takie słabe zdjęcie, to jest ta osoba po środku. Widać na tym nawet słabym zdjęciu, że ona jest coraz bardziej zdziwiona. Say że, what? Że ta, o, tak, taka pozycja i mina typu what the fuck się tutaj dzieje, że jakim cudem ci ludzie tak odpowiadają. W opisach eksperymentatorów jest napisane, że to było coraz większe zdziwienie, zszokowanie, wręcz panika. No i wreszcie eksperymentator dochodził do tej osoby badanej. I zadawał pytanie, która z tych trzech kreseczek jest tej samej długości, co ta pojedyncza. No i rezultaty wyglądały tak, że od 50 do 80% badanych odpowiadało zgodnie z grupą. Czyli nieprawidłowo, czyli mówiło, powskazywało tę samą kreseczkę. Turbokonformizm, tak? Tak, tak. Tak. Na dodatek, kiedy po eksperymencie zadawano tym osobom pytanie, czy wierzą we wpływ grupy na zachowanie jednostki, to twierdzili, że nie. Że nie. Kiedy zadawano im pytanie, czy wierzą w to, że na nich mogłaby wpłynąć jakaś grupa, twierdzili, że nie. I w dodatku niektórzy twierdzili, że oni naprawdę widzieli, że ta kreseczka jest tej samej długości, co ta pojedyncza kreseczka. Czyli obecnie się mówi na takie sytuacje bait najlepszej jakości, tak? No tak. Więc słuchaj, więc to jest eksperyment szokujący. On później powstał, znaczy powstało wiele iteracji, wiele odmian tego eksperymentu. Dostrzeżono, że jeśli jest z tobą jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna badana osoba, to ten odsetek tych osób, które uległy tej grupie, znacznie spada. Wystarczy, że masz kumpla ze sobą, że masz koleżankę ze sobą i oboje patrzycie na siebie, upewniacie się, że coś tutaj jest nie tak, tak, i już jest dużo, dużo lepiej. Natomiast jeśli jesteś sam, otoczony wszystkimi ludźmi, którzy mówią, że czarne jest białe, białe jest czarne, to możesz ulec presji społecznej i powiedzieć to samo, że białe jest czarne. Tak. I tutaj ci ludzie to robili, prawda? Czyli pokazywali wbrew własnym zmysłom, wbrew własnemu osądowi coś, na co się zgodziła cała grupa. Małby silny razem, tak? Tak. Zdumiewające jest to, że ta grupa była im nieznana. To nie była znana grupa, to nie byli znajomi. To byli ludzie zupełnie przypadkowi, zupełnie obcy. Ci badani widzieli ich po prostu pierwszy w życiu. Mimo wszystko wpływ grupy był tak silny, że oni ulegali. Znaczy, wiesz co, bo to jest tak, można wytłumaczyć to w bardzo prosty sposób, po prostu my się bardzo często czujemy przytłoczeni tym, co się dzieje na zewnątrz i każdy to na to inaczej reaguje. Im jesteś bardziej wrażliwy na to, co się dzieje w twoim otoczeniu, tym bardziej, wiesz, jesteś podatny na takie sugestie, nie? To jest też prawda. Więc, po prostu najzwyczajniej w świecie no, nie będziesz chciał, tak już żeśmy chyba wspominali raz o tym na którymś podcaście, że nie będziesz chciał po prostu odstawać od grupy najzwyczajniej w świecie. Bo odstawanie od grupy jest niebezpieczne. Tak. Kiedy zaczynasz się zachowywać niezgodnie z normami społecznymi, bo ten eksperyment Asha pokazał coś, co jest nazwane konformizmem społecznym. Czyli zgadzasz się z grupą niekoniecznie zgodnie ze swoimi przekonaniami, czyli wykazujesz konformizm. Wskazywaliśmy na to właśnie bodajże przy pani Rowling. Wskazywaliśmy na ten temat, wczoraj to było ten taki...
odcinek, w którym mówiliśmy o oderwaniu chyba od rzeczywistości. Chyba też, tak. Tak. No, w tej, ten konformizm jest cholernie dużą siłą, bo wystarczy, że powołasz się na coś takiego, na prawo powszechnej zgody, prawda? Czyli mówisz, że popatrz, Francuzi to zrobili, Niemcy to zrobili, to i my to zróbmy. Tak. Czyli wystarczy, że już jakieś inne grupy coś takiego zrobiły i to już dla ciebie ma być argumentem za tym, że to jest słuszne. Tymczasem jest tylko jeden sposób uargumentowania, że coś jest słuszne. Przeanalizowanie danych, skonfrontowanie tego z faktami i wnioskowanie prawidłowo. Jakim cudem, argumentem może być to, że już ktoś coś takiego zrobił? No, to jest słynne przysłowie żryj kupę, tysiące tak. Bóg nie mogą się mylić. Mylić, no. Dokładnie. To jest konformizm społeczny. Drugi eksperyment, o którym warto opowiedzieć, to jest eksperyment Muzaffera Sherifa, czyli eksperyment z tak zwanym efektem, on się nazywa chyba efektem autokinetycznym, o ile dobrze pamiętam, widzisz, pamięć płata mi figle. To był eksperyment podobny, ale też troszeczkę inny, mówiący o tym, że zgłaszasz się, to znaczy jesteś uczestnikiem takiego eksperymentu, myślisz, że jesteś jedną osobą, że nie ma grupy żadnej. Jesteś wprowadzony do ciemnego pomieszczenia, w tym pomieszczeniu widzisz punkt świecący i ten punkt jest naprawdę nieruchomy, ale ponieważ nie masz punktów odniesienia, to patrząc na niego ruszają ci się troszkę gałki oczne, rusza ci się troszkę głowa i ten efekt właśnie autokinetyczny powoduje, że masz wrażenie, że ten punkt się rusza. Dostajesz pytanie, w którą stronę poruszał się punkt. Pytanie manipulacyjne, bo punkt się nigdzie nie ruszał. Mówisz, że w prawo, załóżmy, dziękuję, następna osoba wchodzi do tego pomieszczenia. Ty nie wiesz o tym, że następna osoba wchodzi do tego pomieszczenia. Każda osoba jest badana indywidualnie. I każda osoba mówi co innego. Lewo, prawo, góra, dół, przód, tył i tak dalej. A później te osoby są zaproszone do jednego stołu, do jednego pomieszczenia i prosi się je, żeby podyskutowały o tym, w którą stronę poruszał się punkt. No i wtedy, jak to w stadzie, uzgadniana jest jedna wersja. Już nie ma tak, że godzą się na to, że być może punkt za każdym razem poruszał się w inną stronę. To jest ciekawe. Bo mogliby tak uzgodnić, prawda? Nie. Tutaj prawdopodobnie, to nie jest dokładnie opisane, ale prawdopodobnie najsilniejsza osobowość czy najsilniejsze osobowości w jakiś tam sposób wywierały wpływ na całą resztę grupy. No i ustalano jeden kierunek, powiedzmy sobie w lewo. Tak? Tak. Idźmy na kompromis, tak? Tak. To jest też ciekawe, że w grupie jakby trudno jest utrzymać różnicę zdań. Tak? Grupa dąży automatycznie do tego, żeby uzgodnić zdanie, prawda? Żeby ustalić jedną wersję. Następnie pojedyncza osoba, o której grupa nie wie, znowu wchodzi do tego ciemnego pomieszczenia, no i mówi, że na przykład punkt się poruszał w górę, tak? Jest zaproszona do tej grupy, no i mówi, dzień dobry, nazywam się właśnie Staś, punkt poruszał się w górę, a ta grupa już ustaliła, że punkt się poruszał w lewo. I co wtedy się dzieje? Starałby się go przekonać po prostu. Oczywiście. Oczywiście. Jest faza reedukacji. Staś. Naprawdę? Naprawdę myślisz, że to było w górę? Bo myśmy tutaj wszyscy ustalili, że w lewo, kochany. To co ty myślisz, że my jesteśmy głupi, a ty jesteś jeden mądry? My wszyscy tutaj, 20 osób siedzi przy stole. No jak to Staś będzie z tobą, prawda? No i Staś zaczyna myśleć, zaczyna czuć nacisk tej grupy i ulega temu naciskowi. W końcu to nie jest nic ważnego, prawda? Jakiś głupi punkt, w którą stronę poruszał, niech będzie, że w lewo, prawda? W taki sposób się właśnie zabija asertywność i samodzielne myślenie. Samodzielne myślenie, tak. Są trzy kary, które się odzywają, które się pojawiają, kiedy nie myślisz zgodnie z grupą. Pierwsza kara to jest reedukacja, czyli taki, wiesz, no co, kolego? To najłagodniejsza kara. Tak, chcesz być mądrzejszy od dyrygenta, wyskakujesz przed grupę, tak? Myślisz, że jesteś mądrzejszy od nas, tak? My tutaj uważamy tak i zachęcam ciebie, Stasiu, żebyś tak pomyślał jak my, prawda? To jest reedukacja. Druga kara to jest wyśmianie. Już surowsza, prawda? Czyli buchaha, głupi Stasio, myśli inaczej niż my, kretyn, dupek, papalant i tak dalej. No i trzecia, najgorsza kara to jest wykluczenie, czyli nie zgadzasz się z nami, nie chcesz przyjąć naszej perspektywy, nie jesteś z nami, grupy, tak. Jesteś przeciwko nam.
I to jest to, co działa teraz w naszym społeczeństwie, prawda? Polaryzacja, plemienność, nie jesteś z nami, nie myślisz tak jak my, czyli jesteś wrogiem, jesteś przeciwko nam, najgorsza. Nawet karta. Można powiedzieć taka trochę pierwotna plemienność, nie? Pierwotna. No i jak ten Staś został przyjęty do tej grupy, to jedna osoba z tej grupy była odsuwana już, czyli Staś zastępował jedną osobę z grupy. Pojawiała się, nie wiem, nowa Kasia, w ten sam sposób reedukowana, też przyznająca, że punkt poruszał się w lewo po krótkiej wymianie zdań z grupą, siadała, kolejna osoba z weteranów tej grupy odchodziła. I w ten sposób przychodziły nowe osoby, odchodziły stare i w ten sposób został wymieniony cały skład grupy raz. Nowa grupa, nowe pokolenie ciągle uważało, że punkt poruszał się w lewo, czyli przejęła jakby generacyjnie pogląd poprzedniej grupy. W ten sposób wymieniono tę grupę według tego eksperymentu Muzaffera Sherifa parokrotnie. To ostatnie pokolenie ciągle uważało, że w lewo. Następnie po roku zaproszono indywidualnie tych członków tej grupy do tego ciemnego pomieszczenia. Bez świadomości, te osoby zaproszone nie miały świadomości, że inne osoby z tej grupy też są zaproszone. Wprowadzono je do tego pomieszczenia, zapytano, w którą stronę się przemieszcza punkt i odpowiedź brzmiała w lewo. Tak. Czyli utrzymany został pogląd grupy po roku, mimo braku obecności tej grupy. Prawda? I ten eksperyment to jest eksperyment określający ukształtowanie się tak zwanych norm społecznych. Norma społeczna w tej grupie to była taka, że my uważamy, że w lewo. I ten pogląd, ta norma społeczna jest tak silna, to jest oczekiwanie, czym są normy społeczne? To jest oczekiwanie co do zachowania, co do sposobu zachowania, co do sposobu myślenia danej osoby w danej grupie. I ta norma społeczna była tak silna, że te osoby nawet mimo braku obecności innych osób z tej grupy pozostawały przy swojej wierze, bo tak naprawdę to była wiara, prawda? Więc znowu piekielnie silny wpływ stada na zachowanie jednostki, nawet wtedy, kiedy ta jednostka jest poza wzrokiem, poza kontrolą tego stada, prawda? Ale patrz, też coś może się na przykład wydarzyć. Co gdyby było w przypadku, gdyby się do tej grupy na przykład jakiś autorytet naukowy dołączył i na przykład powiedział, że no dobra, wy uważacie, że to jest jednak w lewo, a ja powiem, że się punkt w ogóle nie ruszał i co mi zrobicie? Przecież ja jestem autorytetem w tej dziedzinie, ja wiem, że to się nie poruszało, bo się nie miało prawa poruszać. I teraz jest wasza kolej, pokażcie mi, że ja się mylę, tak? No, to jest ciekawe pytanie. Nie został ten eksperyment w ten sposób zmodyfikowany. Myślę, że debata mogłaby trwać długo i w zależności od tego, jak mocno już ci członkowie grupy byliby z nią związani i jak wiele by w nią zainwestowali, to mogłoby być ciężej bądź łatwiej. Jest zasada tak zwanej zasada inwestycji. Czyli im więcej zainwestowałeś w coś czasu i pieniędzy i energii, tym bardziej to cenisz i tym trudniej jest ci przyznać, że byłeś w błędzie inwestując w to. Tak? To jest w ogóle, zwróćcie uwagę drodzy widzowie, drogie widzki, słuchacze i słuchaczki, na to, że to działa w bardzo różnych dziedzinach. No, załóżmy, że czytacie książkę, która jest trochę ciekawa, trochę nudna, ale za to bardzo długa. I wtedy, kiedy dobrniecie do końca tej 1000-stronicowej cegły, bardzo trudno wam jest przyznać się do tego, że nie było warto. Bo w ten sposób człowiek musiałby się przyznać do tego, że stracił czas. Na wielkie... Wtedy pojawiają się takie mechanizmy obrony osobowości, które każą nam mówić, że no nie, to jest wybitne dzieło, tylko trzeba się na tym znać, trzeba się poznać na tej wspaniałej literaturze, prawda? Bo to nie każdy przebrnie przez to, bo to trzeba już się wsmakować w to, trzeba już mieć świadomość tego, że to jest intertekstualnie powiązane z innymi dziełami. Tutaj jest, działa coś więcej niż tylko ciekawość tego, co będzie dalej. Czyli zaczynamy sami tworzyć sobie jakieś bajeczki, które mają nas przekonać do tego, że było warto. Prawda? Usprawiedliwiamy swój wybór. Tak. A dlaczego to robimy? Tylko dlatego, żeśmy zainwestowali czas i energię i teraz trudno jest nam się przyznać do tego, że nie było warto. Tak. Inny przykład. Dwie grupy są. Jedna
ma, członkowie jednej grupy mogą się zapisać do pewnego studenckiego stowarzyszenia. Po prostu tak, przychodzą, składają podpis w jakiejś tam książce i już należą do tego stowarzyszenia. I to jest wszystko. Wszystko, co musieli zrobić, to jest złożyć podpis, prawda? Tak. Stowarzyszenie jest stworzone sztucznie do tego eksperymentu, jest potwornie nudne, nic się tam nie dzieje. Cisza, muchy zdychają w powietrzu, pociąg do Kielc po prostu. Nic się nie dzieje. Po prostu specjalnie dobrani ludzie, tak sobie wyobrażam, wiesz, to troszeczkę tutaj koloryzuję, bo tak dokładnie to nie jest opisane, ale można sobie wyobrazić, wybrać jakichś wyjątkowo nudnych, takich, wiesz, nieciekawe mordy tam siedzą w tym stowarzyszeniu, nic się nie dzieje. No. Członkowie drugiej grupy, nie mający wiedzy o tym, że jest jakaś inna grupa, która po prostu wystarczyło, że złożyli podpis i już przynależą do tego stowarzyszenia, musieli przejść przez szereg bardzo trudnych zadań inicjacyjnych, często upokarzających, trudnych, wymagających cierpliwości, wytrwałości psychicznej, fizycznej itd. Czyli wiesz, no takie no... inicjacja przez duże I, można powiedzieć. W tych bractwach studenckich bardzo często, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. I dopiero wtedy mogli przynależeć do tego stowarzyszenia. I teraz, jakie były relacje tych z pierwszej grupy i tych z drugiej grupy, kiedy zapytano ich, czy było warto? Więc ci z pierwszej grupy, którzy nie zainwestowali zupełnie nic, mieli lepszy ogląd sytuacji i mówili, no nie, no pewnie, że nie, no to przecież to jest nuda, nic się nie dzieje, zaraz się wypiszę z tego stowarzyszenia, są na pewno ciekawsze jakieś grupy w tym kampusie, prawda? Natomiast ci z drugiej grupy, którzy już zainwestowali cholernie dużo w te, mówili, nie, no było warto, to są bardzo ciekawe osobowości, było, jest ciekawie i tak dalej. To jest przerażające. Więc tutaj, ale jest, płynie z tego też pewna nauka, że drodzy panowie, drogie panie, jeśli jesteście jeszcze przed wejściem w jakiś poważny związek z drugą osobą, to nie bądźcie zbyt łatwi, prawda? To dopuszczajcie powoli do siebie te osoby, które są z wami zainteresowane. Wtedy będziecie bardziej cenieni, bardziej cenione, prawda? Czyli na zasadzie po prostu też inwestycji, tak? To jest troszeczkę manipulacyjne, co ja w tej chwili mówię, no ale to mój dziadek tak zawsze działa. Powtarzał taką tezę, że nigdy kobieta nie może być ciebie pewnym, tak? A, no właśnie, czyli to też to jest jeszcze coś innego. To jest podobny mechanizm, ale cholera, jakby go nazwać tutaj? To jest chyba tak zwane wzmacnianie nieregularne, wiesz, czyli nagradzanie co jakiś czas. Bo w związku też, skoro już przy tym jesteśmy, jeśli codziennie dostaniesz to samo, znaczy tak samo ładnie podane śniadanie, jeśli codziennie ktoś ci posprząta, jeśli codziennie ktoś o ciebie zadba, to przestajesz to szanować. Tak, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to nie ma żadnego znaczenia. To przestajesz to szanować, przestajesz to dostrzegać i zaczynasz... Uważasz to za normalność. Tak, że ci się to należy. Natomiast jeśli to jest robione nieregularnie, właśnie raz tak, raz nie, raz tak, raz nie, raz nie, raz nie, raz nie, raz tak, to ciągle to ma swoją wartość, więc warto o tym pamiętać. No dobrze, przejdźmy do kolejnego takiego fenomenu związanego ze stadem, to jest informacyjny wpływ społeczny. Bardzo ciekawa rzecz. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy tutaj przy okazji eksperymentu Asha, jak wspomniałem o tym, że jeśli brał udział w tym eksperymencie, brały dwie osoby, które były niewtajemniczone i miały szansę się porozumieć wzrokowo nawet, że coś tutaj nie gra, to już sam fakt, że druga osoba też tak uważa, że coś tutaj nie gra, powodowało, że one już nie wykazywały tego konformizmu społecznego, już mówiły, że ta kreska rzeczywiście prawidłowa jest tej samej długości, co ta kreska na tej karteczce. No bo wiesz, bo to jest wtedy takie wrażenie, że ja nie jestem jedyną osobą, która nie zwariowała, tak? Tak, ale zwróć uwagę, że sam fakt, że po prostu widzę czarno na białym, że te kreski nie są tej samej długości, jest niewystarczający dla wielu osób, prawda, uczestników tego eksperymentu. Musi być druga osoba, która ci to potwierdzi, tak? I to jest ten informacyjny wpływ społeczny. Zwróćcie uwagę, właściciele psów i kotów też, ale koty są troszkę mniej komunikują to w sposób otwarty, ale psy bardzo. Jeśli się coś dzieje nietypowego w waszym pobliżu i jesteście z psem, to pies na was patrzy.
patrzy na was, żeby się zorientować, jak wy reagujecie na tę nietypową sytuację. Jeśli zobaczy pies, że jesteście spokojni, to pies będzie spokojny. Jeśli zobaczy, że się boicie, to pies też będzie czujny, przybierze taką postawę zaalertowaną, że on jest gotów ewentualnie do jakiejś tam akcji, tylko dlatego, że wy się tak zachowacie. I ten informacyjny wpływ społeczny działa też w takich sytuacjach, to też były eksperymenty społeczne robione, zresztą w YouTubie jest sporo takich eksperymentów, kiedy człowiek leży na ziemi i udaje nieprzytomnego, tak? Udaje człowieka, który potrzebuje pomocy. Więc zdumiewające jest to, że ludzie omijają bardzo często taką leżącą na chodniku osobę tylko dlatego, że wszyscy inni go omijają. Tak. To jest informacyjny wpływ społeczny. No, bo na przykład, nie wiem, no bardzo często się właśnie jest takie trochę stygmatyzacja. Na przykład jak widzisz człowieka, który leży na przykład na chodniku, no to stwierdzisz, że no nawet on może być super ubrany, nie? Ale to na przykład może być człowiek jakiś alkoholik, który się po prostu tak spił, że się przewrócił. Tak. A nikt na przykład nie bierze pod uwagę tego, że to może być człowiek, który ma, nie wiem, tam 40 czy 50 lat i właśnie ma zawał serca, tak? Albo może mieć atak padaczki. Widziałem takie filmiki pokazujące różnice w reakcjach w zależności od tego, jak człowiek jest ubrany. To był młodzieniec ten sam, raz był w takiej zimowej kurtce i w dżinsach, wyglądał schludnie, ale nie wyglądał elegancko, więc do niego nikt nie podchodził, kiedy leżał no, naprawdę długo na tym chodniku. Natomiast jeśli był ubrany elegancko w jakiś garnitur, krawat i tak dalej, to pomoc była mu udzielana dużo, dużo szybciej. Czyli to też ma znaczenie. To tak samo był przeprowadzony eksperyment z żebrakiem, prawdziwym bezdomnym z Nowego Jorku, który miał na imię Sandy, o ile dobrze pamiętam. Ten Sandy prosił o jakieś tam parę centów na kanapkę. No i kiedy był ubrany w t-shirt i zwykłe dżinsy, no to oczywiście mało kto mu pomagał. Natomiast kiedy go ostrzyżono, nie, on był cały czas ostrzeżony i ogolony. Jak go ubrano w garnitur, tak. W garnitur, koszulę, chyba z krawatem albo bez, już nie pamiętam dokładnie, i miał komórkę, telefon komórkowy przy uchu, oczywiście tylko udawał, że tam rozmawiał i prosił o to samo dokładnie. Mnóstwo ludzi mu dało dosyć dużo pieniędzy. No bo wiesz, to jest taki też efekt trochę zaufania społecznego. My bardziej jesteśmy w stanie zaufać komuś, kto wygląda dobrze. Tak. Paradoksalnie. Tak. Niż komuś, kto na przykład wygląda, no nie wiem, jak obdartus, jak brudas i tak dalej. Nie? No tutaj wchodzą w grę już heurystyki, czyli ten nasz uproszczony sposób wnioskowania, który powoduje, że jak widzimy kogoś ubranego. Schematy, właśnie, nie? Tak, tak. Jak widzimy kogoś ubranego właśnie nie w garnitur, to podejrzewamy, że to może być pijaczyna i nie będziemy jakby mu pomagać. No ale wracając do tej osoby leżącej na chodniku. Wystarczy, że ktoś, że jedna osoba się pochyli nad tą osobą leżącą i natychmiast tłum reaguje i zaczyna się też pochylać, też się zaczyna interesować. Wystarczy, że jedna osoba wykona pierwszy gest, prawda? Więc nawet jeśli się nie znamy, nawet jeśli jesteśmy, nie mamy wykształcenia medycznego i wiemy, że nie jesteśmy w stanie pomóc osobie leżącej na chodniku, prawda, która może ma zawał, tak jak mówię, może ma udar krwotoczny albo zatorowy, może ma atak padaczki, to wystarczy, że się zatrzymamy i w ten sposób spowodujemy, ten informacyjny wpływ społeczny spowoduje, że inni też się pochylą, też się zatrzymają. To jest bardzo ważne. I kolejna sprawa z tym związana jest taka, że załóżmy, że ktoś okrada was w tramwaju, czy w autobusie, czy w innym miejscu publicznym. I wtedy człowiek ma tendencję do tego, żeby krzyknąć ratunku, tak? Czyli no, wezwać, złodzieje, tak? Tak, wezwać kolektyw do pomocy. I zdumiewające jest to, że to nie pomaga. Dlatego, że istnieje zjawisko rozproszenia odpowiedzialności. To nie jest tak? Moja sprawa. Ja to się nie jest moja sprawa, ja jestem częścią tłumu, jestem częścią grupy. Częścią bezimiennego tym razem stada. Więc jeśli chcecie, żeby ktoś wam pomógł, wskażcie konkretną osobę palcem. Powiedzcie, ty, pomóż mi, tak? Albo jak się nazywasz? Franek, pomóż mi. I wtedy ta osoba wam pomoże, tak? Dopiero w ten sposób, kiedy jest skazana bezpośrednio. Nie działa to wezwanie pomocy. Czego tragicznym przykładem jest historia Kitty Genovese, która zginęła w 1964 roku. To była bardzo, bardzo, bardzo głośna sprawa w Stanach Zjednoczonych. Zasztabowana praktycznie pod domem. Tak, pod swoim własnym domem słyszało
te jej wezwania do pomocy 12 świadków, 12 osób mieszkających w tym domu. To prawda, myślę, że nawet więcej, bo to było przecież duże osiedle. No, tak? To była duża kamienica, więc chodzi o to, że to była późna pora, to była tam trzecia, chyba 15 w nocy, ona wracała z klubu nocnego, ona tam pracowała. Ten przykład jest podawany jako przykład rozproszenia odpowiedzialności, bo zaatakował ją zwyrodnialec, pan Mosley, jeśli dobrze pamiętam. Tak. I on wyruszył na polowanie tej nocy. Wiedział, że chce zabić kobietę, bo kobiety się nie bronią, bo kobiety są słabsze fizycznie. Winny morderstwom i gwałtom, tak? Tak, tak, tak. I on po prostu wybrał się nocą w celu zamordowania kobiety. No i zobaczył kobietę zupełnie przypadkową, prawda, to nie znał pani Kitty Genovese, i postanowił ją zabić nożem. Ona zaczęła wzywać pomocy, więc ktoś się tam wychylił z tego domu, ktoś usłyszał to jej wołanie, tak. Ktoś inny myślał, że ktoś jeszcze inny wezwał pomoc. Okazało się, że każdy myślał, że ktoś inny wezwał policję. Później się okazało, że wielu ludzi myślało, że to jest tylko kłótnia małżeńska. Ona już była dźgnięta potężnie tym nożem, była bardzo ciężko ranna. Z tego, co tam czytałem, była tylko jedna osoba, która krzyknęła, weź, zostaw ją, tak? Zostaw ją, tak. I dopiero tak, wtedy on się tam oddalił. On się oddalił, nawet się oddalił na dłuższy czas, na jakieś 10 minut. Taki Kitty Genovese jakimś cudem dotarła do drzwi wejściowych tej kamienicy, ale już była tak słaba, że nie była w stanie wejść tam do środka. Wtedy ten zwyrodnialec znowu ją dopadł po tych 10 minutach. Jeszcze ją zdążył zgwałcić, jeszcze ją pchnął kilka razy nożem. No i dopiero sąsiadka jakaś tam wezwała karetkę i Kitty Genovese zmarła w tej karetce. Tak? Więc ten przykład, ta historia tragiczna pokazuje zjawisko rozproszenia odpowiedzialności, czyli patrzymy po sobie nawzajem i mamy nadzieję, że ktoś inny już wezwał policję, że ktoś inny wezwał już służby, że ktoś inny już coś zrobił, a tymczasem nikt nic nie zrobił, tak? Nikt nic nie zrobił i ta kobieta umarła nieomalże na oczach tych osób, które mieszkały z nią w tej kamienicy, tylko dlatego, że właśnie było to rozproszenie odpowiedzialności. Czyli to stado czasami nie funkcjonuje nie tak, działa, jak trzeba, tak. Bo musi być wskazana osoba, która ma coś zrobić. Tak? Znowu jest to, co ty powiedziałeś, Michał, prawda? Że czekam na rozkaz, czekam na polecenie. Więc czasami nie bójmy się, żeby wydać to polecenie, nawet po to, żeby siebie ochronić, prawda? Żeby poprosić o pomoc kogoś konkretnego, bo może to się dla nas skończyć. Bardzo na przykład byłem zszokowany też raz z taką sytuacją. Wracałem bodajże chyba od fryzjera wtedy u siebie w swoim rodzinnym mieście i przechodząc przez rynek nagle patrzę i przewraca się kobieta. Mm-hmm. No taka już starsza pani. Oczywiście na środku placu, jeszcze to już były już było w miarę ciepło, więc już były naokoło ogródki piwne i tak dalej, trochę tam ludzi nawet siedziało. Mm-hmm. I nagle co? No ja myślę, że ktoś, wiesz, będzie podleci do niej, a tu nikt nie reaguje, nikt nie widzi. Mm-hmm. Dopiero, wiesz, no nie widząc, że nikt się nie ten, ta kobiecina się tam, coś tam trochę się szamocze, widać, że kontaktuje, nic się z nią wielkiego nie dzieje, wiesz, podchodzę i pomagam jej wstać. Dopiero wtedy nagle się ktoś zorientował, przyszła jakaś tam dziewczyna, przyniosła chusteczkę, bo sobie pani rozcięła łuk brwiowy. Mm-hmm. No. Czyli byłeś tą pierwszą osobą. Tak. No ktoś musiał, tak? Tak, no właśnie. Ktoś musiał. No właśnie, to jest słynna opowieść o samolocie, który się rozbił na Potomaku, na tej rzece koło Waszyngtonu, zimą, tuż po starcie. Samolot pasażerski wzniósł się i zaraz zaczął spadać i uderzył w rzekę. No i mnóstwo osób przetrwało, pasażerów przetrwało to uderzenie, no ale samolot jest pośrodku rzeki i tonie, powolutku tonie, tak? No i są ludzie na brzegu, którzy to widzą, prawda, poszli tam na spacer czy gdzieś tam. No i są ludzie w tym samolocie. Ci ludzie w tym samolocie jakoś tam wyłażą na skrzydło gdzieś tam i widać jednego gościa. Próbuję się ratować, tak. Tak, widać jednego gościa, który nie traci przytomności umysłu. Wszyscy pasażerowie są totalnie rozhisteryzowani, rozbici, nie potrafią racjonalnie się zachowywać. Jeden gość, łysiejący, jakiś taki facet z brzuszkiem, organizuje całą jakby akcję ratowniczą. Widać, że wszystko ogarnia. No ale
to, że on to ogarnia, to jeszcze nie jest skończona sprawa, ponieważ ciągle ten samolot jest na rzece, w krze, no i trzeba coś z tymi ludźmi zrobić, trzeba ich dotransportować do brzegu. Tak. No więc wezwany jest helikopter. Helikopter z liną i pomysł jest prosty. Pojedynczo, osoba za osobą, będą te osoby transportowane wodą niestety. Mają się, jedyne co mają zrobić, to trzymać się mocno liny, żeby ten helikopter dociągnął te osoby do brzegu. Tak. Do brzegu rzeki. No i okazuje się, że żadna z tych osób nie jest w stanie mocno chwycić tej liny. Wtedy ten pan z brzuszkiem usiejący każdej tej osobie pomaga, zaciska te ręce na tej linie i te osoby są transportowane jedna za drugą. Za każdym razem ten dzielny człowiek pomaga każdej następnej osobie. W pewnym momencie jedna z osób się puszcza tej liny po środku rzeki. Nie jest w stanie się utrzymać. Wtedy co się dzieje? Jeden z ludzi obserwujących tę całą tragedię na brzegu zrzuca z siebie ubranie, skacze do wody, żeby pomóc tej osobie i pomaga jej, rzeczywiście ratuje. Okazuje się, że jest to urzędnik podatkowy. Nie żaden, wiesz, Superman, nie żaden strażak, żołnierz i tak dalej, tylko urzędnik. Kiedy był zapytany później, dlaczego on to zrobił, to odpowiedział bardzo prosto. No wyszło mi, że ktoś musi coś zrobić i wyszło mi, że to będę ja. Ja, tak. Tak, więc czasami bohaterstwo to jest po prostu stwierdzenie, że jest sytuacja, bo to chyba, sytuacja jest. To tak na żartu. Chyba tak. Może wyczuł, że na przykład ta osoba nie miała zapłaconych podatków. No to tak może zażartować, ale generalnie bohaterstwo bardzo często rodzi się z sytuacji. Czasami tak. Jest sytuacja, w której trzeba coś zrobić i wychodzi na to, że to będę ja. Nie wiem, czy zauważyłeś, że w którymś z odcinków, chyba trzecim tej serii Szklana Pułapka, czyli Die Hard, Bruce Willis, czyli John McClane, tak jak on się tam nazywał? McClane. Stwierdza chyba w trzecim odcinku, że on wcale nie jest bohaterem, tylko po prostu znajduje się w sytuacjach, w których trzeba coś zrobić i wychodzi na to, że to musi być on. I psychologia społeczna podkreśla to, że bycie bohaterem to jest w zasadzie bardzo często znalezienie się w konkretnej sytuacji, w której człowiek jakby albo nie ma wyjścia. Bycie bohaterem występuje wtedy, kiedy mimo tego, że się bardzo boimy, postanawiamy działać. Tak. To jest przełamanie tego strachu, tak? Tak, przy czym musi być sytuacja, bo to nie jest tak, że można być bohaterem wtedy, kiedy się idzie po mleko czy po bułki. Po prostu musi zaistnieć sytuacja, w której mamy szansę w ogóle wykazać się tym bohaterstwem. To akurat ten urzędnik podatkowy się wykazał i pomógł. Akcja ratownicza trwała nadal, no i bardzo smutnym akcentem tej akcji ratowniczej jest wtedy, że kiedy ten śmigłowiec wrócił po tego najdzielniejszego pasażera, to jego już nie było. On nie dał rady, prawda? Był ostatni i utonął. Co jest ciekawe, jakby nie ustalono personaliów tego człowieka. To bardzo tajemnicza, legendarna postać bohatera. Bez imienia, prawda? Który zadbał o stado, ale stado mu się nie odwdzięczyło, prawda? Czasami tak jest. No dobrze. Michał, czyli do jakich wniosków doszliśmy? Po pierwsze, że człowiek potrzebuje stada. Potrzebuje. Ale stado niekoniecznie potrzebuje człowieka. Stado niekoniecznie potrzebuje człowieka. Znaczy stado właśnie tutaj jest uratowane przez człowieka, ale samo się nie potrafi odwdzięczyć. Stado potrzebuje kierownika, który wskaże kierunek, prawda? Stado potrzebuje prowodyra, który zareaguje i wtedy stado się przyłączy do niego jak troszeczkę takie lemingi, prawda, te przysłowiowe. Stado wywiera na nas wpływ, nie zawsze dobry, czasami trzeba umieć jakby krytycznie oddzielić spojrzeć, tak? I żeby sobie poradzić, dobrze mieć przyjaciela obok siebie, prawda, który pomoże nam w trudnych chwilach powiedzieć sobie, że Michał, coś mi tutaj nie pasuje. Dokładnie. Spójrz mi w oczy i powiedz, czy to by też, prawda? Chyba tak. I co? I to by było chyba tyle, tak? Czy o czymś zapomnieliśmy? Chyba nie. Chyba było wszystko. Najważniejsze rzeczy. Chyba najważniejsze. Więc to, będziemy się żegnać z naszymi widzami. No, rozdzierające serce. Pożegnamy. Rozdzierające serce, tak. Zajrzyjcie do naszego Spotify'a, tak? Tak. Do Amazona, do MBGO'a. Tak.
Tak. To gdzie tam jeszcze, Michał? Teraz już nie ma Ancora, więc będziemy mówić, że Spotify for Podcasters, tak? To jest taka duża platforma, na której jest zagregowane są te wszystkie nasze platformy pozostałe. No oczywiście do YouTube'a na Marcina, do Marcina na YouTube'a. Tak. Zajrzyjcie też do Astrofazy. Znaczy Astrofaza to jest potężny kanał YouTube'owy, więc ja nie muszę chyba go reklamować, ale mnie tam Piotr Kosek, jak mówiłem, zaprosił razem z Leszkiem Boszkiewiczem. Mówiliśmy o tym, czym jest rzeczywistość. Tak. Bardzo dziękuję, Piotr i Leszek. To wielkie z waszej strony, że zaprosiliście moją skromną osobę. Na mój Patronite. Właśnie, na Patronite'a do Marcina. No, tak. Bardzo dużo fajnych rzeczy tam ostatnio umieszcza i dzieli się tymi swoimi mądrościami. Można wspierać artystę, tak. Tak jest. Dobrze, i co? I do następnego razu. Nie, Michał? Do następnego. Tak jest. Pa, pa. Trzymajcie się. Hej, hej, hej. Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym wiernym patronom.